Siemaneczko mordeczki, dzisiaj jest 12 grudnia i my zaczynamy nasz vlog na Perkon dzisiaj. To był mój ostatni egzamin. Wiecie na co teraz jest pora? Nie, na to nie rzucę. Pakujemy się na Perkon. Jest wtorek, 21 maja, nie? No ale taki jest żywot człowieka, co mieszka gdzieś na jakiejś północnej części Norwegii i zechciało mu się jechać na konwent do Polski, nie? Więc kupiłam sobie kawę w Maku, bo trzeba było jechać jakieś 10 godzin, ale w sumie spoko, bo góry ładne. Ale góra. I tu też góra. Umeks. O matko, i tam też góra. Normalnie żyć nie umierać w tej Norwegii. O, a tam... Tam kibel. Nie mogę przy... Mam taki problem, bo mi się shake z maka skończył, ale to nic, ale nic, jestem przygotowana na każdą tą. Mleko! Ja chcę powiedzieć, że te kubki z maka to jednak pojemne, bo tutaj wlazło no pół kartonu tego mleka, nie? No ale po żmudnej jeździe w końcu dojechałam do domu moich rodziców na południu Norwegii. Tak, dojechaliśmy i wszyscy oprócz niego śpią. Wszyscy oprócz niego śpią. Też się teraz wolno spać. Jest trzecia w nocy. Po tygodniach siedzenia w domu tata miał mnie dość, więc wywiózł mnie na lotnisko, żebym mogła wziąć samolot do babci w Polsce. Witam u babci. Witam moją mnusię, kochana. Dziadka też witam. I jakby tego nie było mało, kilka dni przed Perkonem pojechałam do Whitey, do Wrocławia. Pies podróżnik to ja. Ale w końcu nadszedł ten moment, na który wszyscy czekali. Nienawidzę swojego życia. Jest 8 rano. Płaczę, łzy w oku. Jesteśmy na stacji PKP. Zamknij się. Intercity nas oszukało. Czemu taki zoom? Lej jaj. Intercity nas oszukało. Jak nie lubię ich. Też. Jak dojadę nas oszukało. Wszystko nas może pojeździć. Nie polecam to złe. Wrocław B. B, B, pój. W końcu jedziemy do Poznania. Jesteśmy w Oborzyska Stary. I tu wszystko jest stare, bo to już jest chyba czwarta stacja, gdzie coś było stare, nic nowego nie ma. Ona nie chce być w moim vlogu. Nie chce. Ale ona nie chce być w moim vlogu, ale chce być w Poznaniu, bo jest w Poznaniu. Jesteś w Poznaniu? Nie. Jak to? Ale śmiesznie to wygląda na kamerze. Ale światło ładne. Przypomniało mi się, że vloga prowadzę. Powiedz cześć. A ty już kręcisz? Tak. Siema, kupuję jedzonko. A ja siedzę na podłodze. Ej, ty, kolorowy hamburger jak ze SpongeBoba. The fuck? Mamy fajne mieszkanie i ja śpię na podłodze. To jest ten moment, gdzie idziemy spać. Halo. No zamknęli, odwołali Perkon. Odwołali do 12. Jest 11:20. Bo żaden debil nie sprawdził, o której godzinie to się zaczyna i ludzie tam teraz stoją i... Idziemy grać w rzeczy jakieś. Robię vloga, jak marnujesz 3 złote. Nie, to jest inwestycja. To nie jest żadna inwestycja, zmarnujesz 3 złote. Spoiler alert. Nic nie wygrała. Słuchaj, to jest Bóg, który ci mówi, że się go jednak nie robiła. No ale już 2 poszły. To jest historia człowieka, który chciał wygrać 50 zł, a stracił 2. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Szansa. To zeżarło 2 złotówki. Pani poszła nam wymienić złotówkę. Módlcie się jeszcze za nas. Zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. I pierdolnijcie w dzwona, nie? Na koniec świata i na Perkon. Kameruje, to się kameruje. Dawaj. Wygraj 50 zł. Hazard nie popłaca. Jesteśmy na Perkonie? To jest Perkon.
Tak, to jest Pyrkon. Fajnie jest. Postanowiliśmy, że jednak pójdziemy na Pyrkon. Po co? Tak sobie zobaczyć, jednak, bo fajnie tu w centrum ogólnie, jest lepiej niż na tym konie, nie wiem, co chodzi, jak, no. Wchodzimy. Udało nam. Wow. Jesteśmy. Jakie wrażenia? Udało nam się wejść. Ale się cieszę. W centrum było fajniej ogółem. Tam. No to masowanie. Tak, to było masowanie. Ktoś by mógł tutaj też masować. No. Jest trochę relaksu, to coś. No, gdzie to takie? Zaliczyliśmy najlepszy punkt programu. On mi pilnuje, żeby mi nikt nic srebki nie ukradł. Dostałam prezent. Dlaczego w Poznaniu jest mewa? Co ty tu robisz, koleżanko? Chcę powiedzieć, że to jest oficjalny dzień, w którym staję się furaczem. I tu mam świadka. Approved. Ale jakie ładne! Chcesz być na moim vlogu? Nie. Jak to? Andro, chcesz być na moim vlogu? A ty na moim? Dawaj, okej, dobra! Mamy jeden vlog! Mamy drugi vlog! I mamy trzeci vlog! I ja jestem trzecim vlogiem w tej sytuacji, to dla mnie. Ale tak! Vlogocepcja! Vlogocepcja! I tu fajny młotek jest! Z Lech! Lech free! Lech free! Jest opcja alkoholowa i bez alkoholu! Już. Ej, bo jesteśmy spóźnione na super ważny meetup, nie? Jakby mega ważny meetup. Bardzo dużo osób przychodzi. Idziemy sobie z nimi robić zdjęcia. Dokładnie. Tak, i Q&A, nie? Ona płacze, bo meetup był nudny. Ludzie tańczą belgijkę, ale my nie możemy z nimi, bo my nie umiemy. Ej, bo to się kręci. Pyrkon nam od zaraz odleci jak helikopter. Ja chcę cosplay Kosma. To zrób. Śmieciarka. Jedzie śmieciarka, wyrzuca śmieci. Czemu nie wyrzuciła tych wszystkich dzieci? Czemu mnie nie wyrzuciła? Fun fact, przed przyjazdem na Pyrkon uparłam się, że chcę sobie zrobić zdjęcia z każdym cosplayerem Adama z Hasbin Hotel, jakiego uda mi się znaleźć. Ale zrobiłam tylko dwa i... No i zapomniałam o tym w sumie. Jak emocje? Teraz? Tak, w tym momencie. Matko, trawa. Ej, w sumie. A! Uch, się mi spadły. Tam jest chmura. Widzisz chmurę? Ja ciekawe, że będzie jakaś taka próbkowarna. Jak? A tam jest drzewo. Jaki jest mood w tym momencie? Jest ciemno, idziemy spać. Idziemy spać, tak. Idziemy spać, jest głośno. Tramwaj przyjechał, nie nasz. Szkoda. Ale wygląda jak debil. Tu trwają ostre przygotowywania do jutra. Jak idzie? Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co powiedzieć. Dobranoc. Tutaj robimy pro cosplay. Bardzo. O matko boska. To wszystko byś musiała chyba wleć. No to wleję wszystko. Potem pod prysznic będziemy z tym iść, kurde. Patrz, ile wlałaś, jak mało jest. Ale zajebiście to zajebiście wygląda. Zajebiście wygląda. Nieźle, nieźle. Ale no, zajebiście, fajny pomysł. To nie zajebiście wygląda. Wymyśliłam to idąc spać. Dobra, bo nie będę całego koniecznie, nawet trochę zostanie, nie? No to dla mnie. A tu mamy drugi, następny. Zaraz. Part 2. Part 2. Teraz szampon. Teraz szampon. Jak ktoś będzie się chciał na Pyrkonie porządnie umyć, to musi zgłosić się do mnie. Zapraszamy, szukajcie dwóch pojebów. Tak, szukajcie dwóch pojebów. No to nie jest tak, że to wyjdzie 12 miesięcy po Pyrkonie. A tamto jest lepsze. To jest takie... wiele lepsze. Ona tnie skórę.
nóżyczkami, które nie chciały ciąć materiał wczoraj. Wczoraj. Jakim cudem? Siema vlog. Zapomniałam o twoim istnieniu. Matko, wyglądam jak miała 40 lat. Ja też. Ale się rozjebało tu coś. Bardzo się rozjebało, moment. Kryzys tymczasowo nie zażegnany ogółem. Jest sobota. To tyle. Nie sobota. Jest sobota. Jesteśmy na Pyrkonie. A mnie wkurwiają włosy z przodu, więc będę je teraz ciąć live on camera, jakby nie. Uda się. Uda się. Idzie? Pojebało. Idzie. Są ludzie, jest impreza. Jaki jest humor na dziś? Do mnie? No. Jaki jest vibe? Ej, no zabieraj ten palec. Bolą mnie plecy. Mnie też bolą plecy. Ale mamy nuggetsy, więc będzie dobrze. Jakbym miała grosik, za każdym razem, kiedy ktoś powiedział, że jesteśmy z Owl House, to miałabym 2 grosze. Co nie jest dużo, no ale dziwnie, że stało się 2 razy. Tak. To jest mój vlog. Idziemy na panel. On nie idzie. Ona idzie. On też nie idzie, ale jest. Ale się przypamiętaliśmy. Ale się przypamiętali, ja nie wiem skąd to przyszło w ogóle. Twoje krzesło pozostawiam na prze... Ale najlepsze jest to, że to w ogóle będzie jakby lustrzane odbicie, to po chuj jakby... Mam ważny update! To dla mnie, nie? To dla mnie. Wydałam wszystkie pieniądze. Nieprawda, zostało jej 50 zł. Zostało mi 50 zł. Czyli wszystkie pieniądze wydałam. Jest vibe. W tym momencie? No. Papieżowy. Papieżowy, ale to jeszcze nie, to jeszcze kilka minut. Nie, ale ja już czuję papier. A, już czujesz papier, dobra. Jaki jest vibe? Zajebisty! No widzisz? Jaki jest vibe? Jaki jest vibe w tym momencie? Dojebany! Widzisz, tak ciężko powiedzieć. Ale coś masz do mojego vibe'u papieżowego? Co masz do mojego vibe'u papieżowego? Jeszcze jest jakieś pół godziny. Ale ja już go czuję! Ja czuję papieża w sobie. Whitey tak bardzo czuła tego papieża w sobie, że aż ominęło nas śpiewanie barki. Ale to nic, ona poczuła go za nas. A, i to był koncert. Od kiedy churros jest niemieckie? Czy mogę być na twoim vlogu? Nie, nie możesz, ale wiesz, a może być, a ty nie będziesz. Jak to? Masz podsumowanie prelekcji. Mam podsumowanie naszych prelekcji, były one 2. I wiecie co? No? Były nudne. Jak to? Spać mi się chciało, plecy mnie bolały. Ja mogę potwierdzić, że to prawda. I ona jeszcze powiedziała, że poduszek nie dali, to też jest prawda. Nie dali. No nie dali, no! I potem była impreza z copyright muzyką, więc... Sorry, Antro, że ci podkład zmieniam. Ale zajebiste światło. Jest godzina... późna. Nie aż tak późna. Późna, jest mega późna, jest 5 rano. Jest 5 rano. I my wracamy z Pyrkonu. I dlaczego 10 jeździ, ale po nas 10 nie chce przyjechać? Ale no, idziemy do domu, bo... Po co idziemy do domu? Bo peruka mi już odcięła całe wszystkie funkcje mózgowe jakby. Ale tak szczerze? Tak. Boli mnie. Mnie chuj już boli, chyba już 5 godzinę, ale... ale ty wiesz co, tak jak ja nie mam na sobie okularów w tym momencie i patrzę tak bardzo rozmazane na kamerę, to wyglądasz jak Zuko. Najprawdziwe włosy. Jestem zmęczona. Włosy. Pamiętam, że ma włosy. Ja też mam włosy. I w ogóle jakby co, mam stanik. Ja nie jestem goła. Tyle włosów wypadło przez mnie. Mi też. I chyba zgubiłam 3 wsówki na ulicy, ale, ale to niech sobie ktoś weźmie, nie? 3 wsówki mogą wziąć. Jest niedziela. 6 rano. 6 rano, jest 6 rano. Już ubrane, pomalowane? Tak, nie jestem pomalowana. Znaczy, nie, jestem, to wcale nie jest makijaż ze wczoraj. jedziemy teraz, zaraz. Znaczy, Pyrkon odwołali, więc musimy iść do domu już. Kurwa! Bo niedziela
No odwołali niedzielę. Nie ma niedzieli. Odwołali cały, to jest poniedziałek, odwołali calutką niedzielę po prostu. To taki prank był, jednak niedziela wróciła jako dzień tygodnia. No. Resztę dnia posłuchaliśmy sobie muzyki i tak jak niedziela wróciła jako dzień tygodnia, ja wróciłam do babci. Siema vlog, zapomniałam o tobie, jest poniedziałek 21:29 i ja spałam 13 godzin, babcia potwierdzi. Tak, spała. Tak długo. Ojej, myślałam, że z głodu umrze. Perkon był fajny.